Sport i muzyka często się łączą ze sobą, wzajemnie się dopełniają. Dobre poczucie rytmu bardzo przydaje się piłkarzowi. Zobaczmy poczucie rytmu naszego kolejnego zawodnika, Dawida Siwieckiego z Polski. Mam na imię Dawid Siwiecki, mam 14 lat, pochodzę z Polski, małej miejscowości Krzywe. Od 7 lat gram na akordeonie, dziadek również grał na akordeonie i to właśnie on zaraził mnie pasją do tego instrumentu. Muzyka jest dla mnie największą przyjemnością. Nigdy nie byłem na Węgrzech. Cieszę się, że za sprawą międzynarodowego konkursu mogłem tu przyjechać. Gdy długo ćwiczę na akordeonie, to muszę się odprężyć, pokopać z tatą i młodszym bratem w piłkę. Bardzo się cieszę, że tu w Budapeszcie również mogę pograć z tatą w piłkę. Bardzo chciałbym wygrać konkurs Virtuosos, ponieważ nie mam jeszcze własnego instrumentu. Jak wygram, to kupię akordeon swoich marzeń. Accordion of my dreams. On stage. Na scenie Dawid Siwiecki z Polski. Czy dobrze zrozumiałem? To była sonata rockowa? Tak, to była tokarietka. Rockowa tokarietka. I sam zagrałeś partię perkusji? Interesujące. To nie była klasyka, to nie był rock and roll. Czy jest dla ciebie coś pomiędzy tymi gatunkami, czy może to po prostu wszystko muzyka? No, szczególnie kompozytor zażyczył sobie właśnie takiego wykonania i takiego zapisu nutowego, więc chyba to właśnie co dwa w jednym. I zagrałeś to idealnie. Może usiądź sobie, bo to trochę ciężkie. I posłuchamy, co jurorzy mają ci do powiedzenia o twoim występie. Siadaj. Peterze, zacznij. Zakochaliśmy się w twojej choreografii, nie tylko w muzyce. Twoje całe ciało wibrowało, jakbyś tańczył do rytmu tokaty. To było niesamowite. Myślę, że jesteś bardzo dojrzały muzycznie, grasz na zaawansowanym poziomie. Nie chodzi mi tylko o perfekcję rytmiczną, ale o to, jak prowadzisz frazę. Jestem oczarowany twoim występem. Cieszę się, że mogłem cię poznać. Tak, to fascynujące oglądać Dawida. Jesteś jednością z akordeonem, a ja czasami tracę orientację, gdzie kończysz się ty, a zaczyna instrument. To idealny scenariusz. Kiedy scalasz się z nim, staje się częścią ciebie, a to ogromny talent.
Tego nie da się wyuczyć. Brawo. Eriko? Mam tu zapisane takie zdanie. Dla mnie granie na instrumencie jest ucieczką od codzienności. Jaka jest ta codzienna rzeczywistość? Moją rzeczywistością jest tylko i wyłącznie muzyka i bez niej nie mogę żyć. Gratulacje. Alicjo, możecie rozmawiać po polsku. Niech to będzie przekaz z serca do serca. Przede wszystkim to, czym mnie ująłeś od pierwszego momentu. Twoją niezwykłą charyzmę na scenie. Powiem ci, że jeśli słucham muzyka i mam gęsią skórę i łzy w oczach, to ja szukam właśnie takich emocji, a mi te emocje przekazałeś i bardzo ci jestem za to wdzięczna. Trzymam kciuki za twoją karierę. Dziękuję bardzo. Nic lepszego chyba nie mogłeś od nich usłyszeć, prawda? Tak, jeszcze raz dziękuję jury za te piękne słowa skierowane w moją stronę. Thank you very, very much. Bardzo dziękuję. Możesz być z siebie dumny. Thank you. Sorry. What happened? Przepraszam, co się stało? On pochodzi z bardzo małej miejscowości. Naprawdę? To takie wzruszające, że jego największe marzenie to mieć własny instrument. To chyba najbardziej mnie poruszyło. Wyglądał na tak nieśmiałego, a tak naprawdę chłopak był czystą radością. Jego muzyka była w tym prawda. Grał z serca. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Wiesz, ile znaczyłoby dla niego posiadanie własnego instrumentu? Pokazał coś więcej niż muzykę. Miał w sobie opowieść. On chce wygrać, bo kiedy zdobędzie nagrodę, to przeznaczy ją na kupno akordeonu. Połączenie jego wykonania i osobistej historii sprawiło, że się rozkleiłem. Mogę zacząć? Podnieś? To wypada. Bardzo ciężki. Jejku! Okej! Ojeju, ale to jest naprawdę ciężkie, to nie żart. 15 chwil, coś tam. This is not a joke, this is really heavy. Okay. Jest co dźwigać, jest. To nawet mnie jest co dźwigać, a co dopiero. Ale jak śmiesznie, niesamowite. A jeszcze bardziej to, że jak ubierze, to w ogóle nic nie widać, ani guzików, nic nie widać, ani tych jajek. Na pamięć cały czas wszystko. Albo do lustra, albo na pamięć. A do lustra, no tak jak w tańcu. W tańcu, zawsze przed lustrem, no bo nie widzisz siebie normalnie. I zostaje. To był najtrudniejszy wieczór, najbardziej bolesny. Podbyliśmy długą decyzję z sędziami, bo mieliśmy odmienne opinie. Dawid Siwiecki. Zarino, dziękujemy ci za wszystko. Nagrodę wręczy wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny szanownym jury, że dało mi możliwość dalszej mojej edukacji i oczywiście wszystkie pieniądze, które dostanę, przeznaczę na zakup nowego akordeonu.